Na co dzień mieszka z żoną i dwiema córkami w Tarnobrzegu. W dzień pracuje, zarządzając portfelem projektów strategicznych w grupie Berlinek w Kielcach. Ale gdy tylko zapada zmrok i na niebie pojawiają się gwiazdy, Jacek Bobowik uruchamia w swoim przydomowym obserwatorium astronomicznym urządzenia pozwalające sfotografować najodleglejsze zakątki tajemniczego wszechświata, który fascynował go od zawsze, od najmłodszych lat. Już od dzieciństwa interesowałem się astronomią i fascynowałem pięknem kosmosu. Czytałem różne artykuły, szukając odpowiedzi na nurtujące mnie wtedy pytania. Zawsze przykuwałem moją uwagę zdjęcia przestrzeni kosmicznej z różnego rodzaju filmach, publikacjach. Swoją przygodę z astrofotografią amatorską Tarnobrzeżanin rozpoczął 8 lat temu i trwa ona do dziś. Fotografowanie nieba pochłonęło go w całości. Astrofotografia to dla mnie taki sposób na samodzielne odkrywanie wszechświata, tego co niewidoczne gołym okiem. Jest to także skuteczna metoda na oderwanie się od codzienności życia, które w dzisiejszych czasach biegnie zdecydowanie za szybko. Gdy zajmuję się fotografowaniem kosmosu, mam wrażenie, że świat wokół mnie zdecydowanie zwalnia tempo. Pozwala mi to się wyciszyć, skoncentrować w szeregu drobnych elementów, które później, jeżeli pozwalają mi dostroić się optymalnie, to w efekcie dostaję lepszej jakości zarejestrowany materiał pochodzący z odległych światów. Niesamowite, ile tajemnic kryje nocne niebo. Każde nowe zdjęcie, każda kolejna noc jest czymś niepowtarzalnym, jedynym w swoim rodzaju. Kamera powoli pozwala nam odkrywać odległe zakątki tajemniczego wszechświata, tak odległe, że nasza wyobraźnia nie jest w stanie tego pojąć. Zbieramy fotony przemierzające miliony lat świetlnych od obiektów, które być może już dzisiaj nawet nie istnieją. Fotografowanie obiektów głębokiego nieba ma niewiele wspólnego z robieniem typowych zdjęć. Na bardzo dużym poziomie ogólności lub w pewnych dziedzinach astrofotografii są pewne punkty styku i podobieństwa, ale w szczegółach i jakby w całym procesie są jednak duże różnice. Przy astrofotografii obiektów, głównie głębokiego nieba, najistotniejsze różnice to czasy naświetlania materiału, które są potrzebne do wykonania jednej odpowiedniej jakości fotografii. Oraz wymagania i warunki, w których możliwe jest fotografowanie. Rolę obiektywu odgrywa teleskop. Aparatu dedykowana kamera do astrofotografii, głównie monochromatyczna. Aby przy naświetlanych często kilkadziesiąt minut klatkach utrzymać obiekt precyzyjnie w kadrze, nadążając za ruchem obrotowym Ziemi, potrzebny jest do tego specjalistyczny montaż i cała masa akcesoriów, która odpowiada za finalny efekt, no i cały komfort fotografowania. Astrofotografia to dziedzina fotografii, która zajmuje się zdjęciami sfery niebieskiej oraz wszystkich występujących na niebie obiektów, takich jak na przykład planety, galaktyki czy mgławice. Co wielbiciel nocnego nieba, Jacek Bobowik, fotografuje najchętniej? Fotografuję mgławice emisyjne i refleksyjne położone w naszej galaktyce, czyli Drodze Mlecznej, oraz odległe galaktyki będące w zasięgu mojego teleskopu. Domeną astrofotografów jest noc. By sfotografować ciało niebieskie, uwiecznić odległą od Ziemi miliony lat świetlnych galaktykę, trzeba mieć idealne warunki do obserwacji. Zatem zanim Tarnobrzeżanin wymierzy teleskop w niebo, musi zamienić się w pogodynkę. W astrofotografii, aby wykonać dobre zdjęcie, poza oczywiście precyzyjnie przygotowanym sprzętem, musi być bezchmurnie, musi być ciemne niebo, nie może być za duża wilgotność, nie może być wiatru, brak księżyca na niebie, dobra przejrzystość powietrza, umiarkowana temperatura, następnego dnia wolne od pracy. Reszta tak naprawdę nie ma większego znaczenia.
Także jak widać, aby zgrać w naszych warunkach klimatycznych wszystkie te elementy, może się okazać, że w ciągu roku nie trafi się żadna okazja do zrobienia zdjęcia. Na część z nich można oczywiście wpłynąć, na przykład jeżeli nie możemy wyjechać w miejsce, gdzie jest ciemne niebo i brak sztucznego zaświetlenia, stosujemy specjalne filtry, które ograniczają oczywiście możliwość fotografowania części obiektów, ale zostaje ich jeszcze znaczna ilość zasięgu. Niedogodności takie jak wilgotność, wiatr, temperatura kompensujemy zwykle technicznymi akcesoriami oraz fotografowaniem z odpowiednio przygotowanego obserwatorium. Pora roku ma znaczenie. Na przykład w lecie na naszej szerokości geograficznej panują tak zwane białe noce, czyli okres, w których słońce nie chowa się wystarczająco za horyzont i wpływa na jasność nieba, co ogranicza możliwość robienia dobrych astrofotografii. W zimie na przykład dłuższe są noce, ale w tym okresie z odpowiednią pogodą jest dużo trudniej. Z moich statystyk pracy obserwatorium wynika, że najbardziej optymalne miesiące w Tarnobrzegu do robienia nocnych zdjęć to jest marzec na wiosnę i wrzesień i październik w okolicach jesieni. Jacek fotografuje głównie z terenów podmiejskich Tarnobrzega. Czasami jednak wyjeżdża w poszukiwaniu ciemnego nieba. W Polsce jest kilka oficjalnych rezerwatów ciemnego nieba. Najbliżej to są Bieszczady, ale warunki pogodowe, szczególnie w naszym kraju, są nie najlepsze, mało stabilne. Na świecie takich zakątków, gdzie poza ciemnym niebem ma się również gwarancję odpowiednich warunków atmosferycznych, jest dużo. Na tych terenach swoje miejsca mają głównie duże obserwatoria astronomiczne, na przykład pustynia Atacama w Chile, najsuchsze miejsce na Ziemi, gdzie jest również polskie obserwatorium, które niedawno odkryło kometę Polonia, czy na przykład pustynia Karoo w RPA, gdzie w zeszłym roku miałem właśnie okazję fotografować. Od czego zaczyna się fotografowanie nieba? Najpierw planuję wcześniej sesję, czyli co będę fotografował z uwzględnieniem korzystnego położenia obiektów na niebie w tym czasie. Sprawdzam szczegółowe prognozy pogody, zdjęcia satelitarne pod kątem chmur, fazę księżyca i jego czas pojawienia się na niebie. Przygotowuję zestawy i programuję w sesję, ile klatek i przez jakie filtry z jakiego zestawu będę mógł wykonywać. Następnie, gdy zrobi się odpowiednio ciemno, czyli zapadnie tak zwana noc astronomiczna, no to wtedy uruchamiam sesję. Ile czasu trzeba poświęcić na zrobienie jednego zdjęcia? Na pewno znacznie więcej niż na wykonanie typowego zdjęcia do rodzinnego albumu. Wszystko zależy od rodzaju fotografowanego obiektu i techniki wykonywania zdjęcia. Zwykle wymagane jest to od kilku do kilkunastu godzin naświetlania, plus oczywiście kilka godzin na złożenie i finalną obróbkę zdjęcia. Naświetla się ze 30-40 klatek na jeden filtr czy na jeden kanał, a potem się je, że tak powiem, stakuje, czyli integruje, po to, żeby uśrednić właśnie szum, który jest niepowtarzalny na zdjęciach, a sygnał jest powtarzalny, czyli jego się wydobywa. To jest jakby cały proces później składania zdjęcia i obróbki i wydobywania z niego tych wszystkich detali, elementów. Dla mnie astrofotografia jest po części trochę taką sztuką, no bo tworzy się to zdjęcie. To nie jest tak, że w dziennej fotografii pstryka się 0,1 sekundy, jest zdjęcie i koniec. Tylko tutaj tworzy się dużo materiału, który trzeba później odpowiednio umiejętnie złożyć, skalibrować, zbalansować, by uzyskać efekt finalny. Na fotografowanie kosmosu Jacek Bobowik poświęca średnio około 50 nocy rocznie, łącznie około 300 godzin naświetlania, co daje około 30 astrofotek na rok. Wiele z tych, które udało się do tej pory stworzyć, było wielokrotnie nagradzanych i wyróżnianych w konkursach i internetowych galeriach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Gościły również na okładkach i w artykułach czasopism Astronomia i Urania. W 2015 roku zdjęcie mgławic z gwiazdozbioru Oriona, wykonane w Tarnobrzegu, zostało astrofotografią roku Forum Astronomicznego w Polsce. W styczniu tego roku kolejne zdjęcie tarnobrzeskiego astrofotografa zostało europejskim astronomicznym zdjęciem dnia. Nie miałem wokół siebie nikogo, od kogo mógłbym bezpośrednio zdobyć całą wiedzę, która pozwala mi dzisiaj na wykonywanie takich zdjęć. Zajęło mi to około 2 lat metodą prób i błędów na podstawie cząstkowych informacji uzyskanych z forów internetowych oraz zagranicznej literatury, aby dojść do jakości zdjęcia, które przynosi mi satysfakcję.
W tej dziedzinie jednak jak zawsze jest wiele do poprawienia i rozwoju, więc tak naprawdę ciągle nabierając doświadczenia z każdą nową fotografią się uczę. Co jest dla tarnobrzeżanina wyzwaniem? Ciemne mgławice pyłowe naszej galaktyki. Oczywiście na odpowiednim poziomie jakości i detalu, ale na to niestety nie pozwala mi zanieczyszczenie sztucznym zaświetleniem nieba w Tarnobrzegu. Jest wiele miast w Polsce, które podchodzą do ochrony czystego nieba w taki sposób, jak do ochrony środowiska. Montuje się lampy uliczne, które oświetlają kierunkowo tylko oczekiwany obszar, nie zanieczyszczają światłem przy okazji nieba, wygasza się na noc oświetlenia dróg na terenach podmiejskich, gdzie to światło na przykład o pierwszej czy drugiej w nocy jest zbędne, ograniczając jednocześnie zużycie energii. Także no, wyzwanie na razie moje jest odległe, ale być może na jakichś wyjazdowych sesjach zostanie kiedyś zrealizowane. W zestawieniu z dzienną fotografią, astrofotografia to niszowa pasja. Na Podkarpaciu nie ma wielu wielbicieli nieba, jednak popularyzacja tego hobby powoli nabiera tempa. Jak dla mnie, społeczność interesująca się astrofotografią, którą można spotkać na dedykowanych tej pasji forach internetowych i zlotach miłośników astronomii, nie jest wcale taka mała. Jest dużo, bardzo dużo ludzi. I trzeba sobie zdać sprawę z tego, że tak naprawdę astrofotografia pod strzechy zeszła w momencie, kiedy rozwinęła się fotografia cyfrowa, technika cyfrowa. Czyli gdy nastały aparaty cyfrowe, no bo wcześniej to były klisze i tego typu rzeczy ciężko nadawały się do astrofotografii. Natomiast w momencie, gdy powstały odpowiednie sensory cyfrowe, zbudowano kamery astrofotograficzne, takie dedykowane, które już miały przystępne ceny, a nie kosmiczne, na które mogły sobie pozwolić tylko jakieś duże obserwatoria, no to ludzie amatorsko zaczęli próbować tą astrofotografię. To się tak naprawdę niedawno zaczęło, kilkanaście lat temu. Więc wtedy dopiero można było już za przystępną cenę jakiś sprzęt skompletować i próbować z własnego ogródka fotografować to, co zwykle robili naukowcy gdzieś na orbicie. Dziś Jacek Bobowik może sam zobaczyć to, co gołym okiem niewidoczne, sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga. I to jest właśnie piękne astrofotografii. Odkrywamy wszechświat na nowo dla siebie. Dostrzegamy to, co na co dzień nie widzimy. Odkrywamy rzeczy, które nie stanowią powszechnej informacji, mimo iż przez wiele bardziej zaawansowanych obserwatoriów już to dawno zostało odkryte. Co czuje Pan, patrząc w niebo? Pokorę i świadomość, jak niewielką cząstką wszechświata jesteśmy. Jak naprawdę jesteśmy mali i bezbronni. Oraz jak powinniśmy szanować życie, które nas otacza.